Witam Was tutaj, cześć znowu i zapraszam Was na kolejny odcinek z Triki i Pomocniki City Skylines. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak prawidłowo postawić dworzec towarowy, a nie tak jak ten tutaj wyglądający na załączonym obrazku. Jak widzimy, jest on używany przez sporadyczne pojazdy i powiedzmy, że jeszcze jako tako ujdzie. Jak widzimy, nasze tutaj pojazdy wjeżdżają, skręcają i wjeżdżają do środka, niczym normalny dworzec. Pociągi do niego jadą, o proszę bardzo, i zobaczymy teraz trochę większy tłok, jak się zaraz domyślicie, i jest nawet już drugi pociąg towarowy, który za nim po prostu pojechał. Także jak widzimy, on po prostu w ten sposób wyjeżdżają, przejeżdżają przez środek ulicy. Jak powinno to wyglądać prawowicie? Już Wam pokazuję, to jest na drugim końcu miasta. Tak wygląda to prawowicie. Jest ładny, prosty wjazd i jeżeli zaraz zobaczymy jakieś ciężarówki do niego wjeżdżające, to zobaczcie, proszę bardzo, wjeżdżają i bez żadnego zająknięcia prosto wjeżdżają do naszego dworca. Tak samo w drugą stronę jadą już puste. I teraz Wam powiem, jak w jaki sposób to wybudować. Są dwie metody. Obydwie są bardzo proste, więc spokojnie. Zajmiemy się oczywiście tą częścią, ponieważ tutaj jest niemały ruch. I ważną rzeczą jest to, czego możecie nie wiedzieć, to te dwa dworce kolejowe są tylko i wyłącznie pomiędzy sobą prowadzą pociągi. To znaczy, że jeżdżą po prostu tylko i wyłącznie po mieście dworce pociągi towarowe i przewożą zamiast drogą po prostu pociągami. To jest bardzo ważna rzecz, którą powinniście zapamiętać z gry, bo nie jest to oczywiste, a nie mam tutaj po prostu połączenia też z zewnętrznymi pociągami. Dobrze, mniejsza z teorią, większa z praktyką. Czyli tak, wybórzmy sobie wszystko, co tu mamy, poza strukturą dróg, którą zaraz Wam pokażę. No i mamy nasz dworzec bez niczego. Ogólnie, najpierw co musicie zrobić, to postawić Wasz dworzec w jakiś sposób. Czyli powiedzmy, że sobie narysujecie w dowolny sposób drogę, powiedzmy, że na przykład tak, mierzymy sobie, no i stawiacie do niego nasz dworzec. Co nie? Ja już go nie będę tutaj stawiać, bo on jest już postawiony. Później, po tym wszystkim, musicie wyburzyć tą drogę, to jest bardzo ważne, i wybudować drogę zgodnie z liniami, które możecie tutaj sobie odciągnąć. Możecie to zrobić na dwie metody, albo liniami, albo w ten sposób. I to jest pierwsza metoda, jak coś. Budujecie sobie do środka, do tej strzałeczki, strzałki się wyświetlają od którejś edycji w gry i sądzę, że na pewno będziecie je mieli, i budujecie sobie do tej strzałeczki, proszę bardzo, i budujecie sobie drogę od tej strzałki, proszę bardzo, cyk, pyk, myk, i tutaj sobie zróbmy zakręcik i wyburzamy sobie, i to wszystko nam będzie już działać. Tylko teraz chwilę trzeba poczekać, już się pociągi, samo autobusy, ciężarówki poprzestawiały i jak zobaczycie, proszę bardzo, na załączonym obrazku one wjeżdżają w taki sam sposób. Tak samo jak jakaś tutaj przyjedzie ciężarówka, czy tam pociąg, to będą dokładnie w ten sam sposób wjeżdżać. Ważne tutaj też jest aspektem takim przy okazji, mogę powiedzieć, że tu jest rondo na końcu. Jak jakaś ciężarówka by musiała gdzieś zawrócić, to pojedzie tutaj, zamiast zawracać w tym miejscu, gdzie byśmy mieli dosyć duże korki. Na pewno w większości miast z waszych będą tutaj korki się robić, więc w ten sposób nie będzie ich aż tak dużo. Ale oczywiście jest jeszcze metoda, dzięki której, jak widzicie tutaj, co któryś raz ten pojazd, on tutaj musi tak wykręcić w bok. Możemy oczywiście temu zrobić, żeby tego nie było. No jak widzicie, w ogóle te ciężarówki tutaj wyjeżdżają z pełną prędkością. Jedyny zakręt, na którym muszą zwolnić, to jest ten, ale to już możecie sobie zmienić, jak chcecie. Natomiast druga metoda jest również bardzo ciekawa. Wyburzamy sobie wszystko, co tutaj postawiliśmy dookoła i budujemy tak samo od tej metody, oczywiście liniami prostymi, i mamy tylko i wyłącznie włączone przyciąganie odcinkowe. Bierzemy sobie dotąd, wyłączamy przyciąganie odcinkowe i sobie przyciągamy na środek tego garażu. Tak, nie na środek strzałki jak wcześniej, tylko na środek tego garażu, czyli na przykład tutaj. No i z tej perspektywy możecie zrobić albo drogę prostą, jeżeli chcecie prostą, albo nawet zakręcić ją, jeżeli będzie Wam to później w czymś pomóc. Ja tu akurat zrobię prostą sobie i żeby nam się tutaj ładnie z tą uliczką, tą drugą tutaj połączyło, więc sobie zrobimy to w następujący sposób. I później wyburzamy sobie tą uliczkę. I teraz zobaczycie, że jak jest tutaj nasz pojazd, no ten akurat tutaj pojechał do pracy, to co innego. Przy pojazdach jadących do pracy niestety tak zawsze to będzie wyglądać. To zobaczcie, że one wjeżdżają tu bezpośrednio z leciutkim zjazdem w bok. Teraz jeżeli poczekamy na pociąg, który tutaj za chwilę przyjedzie do drugiej strony, to zobaczycie, że pojazdy wyjeżdżające faktycznie tak samo idealnie stąd wyjeżdżają. No i proszę bardzo, zobaczcie, samochody z drugiej strony tak samo idealnie wyprofilowane
wyjeżdżając lekkim zakrętem i jak jedzie druga ciężarówka, ona po prostu wjeżdża obok. Jak dla mnie to jest idealne rozwiązanie, zero spowolnień przy wjeździe, korki jak widzicie, no tutaj przy wyjeździe się nie robią, to jest też ważne. A przy wjeździe, tak akurat tutaj w tym mieście nie ma korków. Jeżeli macie korki przy wjeździe, to po prostu tą drogę trzeba wyciągnąć na dłuższy dystans od waszego tutaj dworca. I tak i w ten sposób idealnie możecie postawić sobie nasze wasze dworce towarowe. Jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie jest trochę większy ruch, to tutaj normalnie by się to nie zapisywało, no to akurat też jest spowolnione. Tu akurat nie jest to idealnie postawione, tak jak tam, jest to po prostu postawione, ale jak dla mnie i tak w tym miejscu mi to w zupełności wystarczy. Którą metodą wybudujecie, to zależy od was. Jeśli macie jakieś pytania, jak budować różne rzeczy w Skylinesach lub jakieś pomocniki, triki, piszcie w komentarzach. Jeżeli nie chcecie przegapić żadnych takich pomocników, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, kliknijcie, wejdźcie na Discorda, w linki w opisie. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Zobaczymy, co to będzie. Cześć!